Dzisiaj na obiad do kolacji burgerki z kotletami z fasoli i ciecierzycy. Yummy. Hello. Jutro mam pierwszy i ostatni egzamin w tej sesji z zajęć systemy ochrony zdrowia z elementami polityki zdrowotnej. Tak, jest to mój jedyny egzamin w tej sesji, co jest dla mnie dosyć niesamowite, bo chyba nigdy nie miałam takiej sytuacji, żebym miała tylko jeden egzamin w sesji. Tak, także dzisiaj trochę sobie przypominam materiał. Szczerze, nie mam kompletnie motywacji do tego, chcę już tak trochę po prostu skończyć te studia, mimo że je lubię i też no w pewnym sensie to są takie studia hobbystyczne dla mnie, ale jednak ten mój rok przerwy, mój gap year trochę uświadomił mi to, że chciałabym już skończyć studia i móc robić co chcę. Dlatego już bardzo wyczekuję końca i nie bardzo chce mi się nawet powtarzać ten materiał. No ale coś tam sobie powtarzam, może też wstanę wcześniej rano, jutro i jeszcze sobie trochę popowtarzam to jutro. Tak. Także dzisiaj był taki dzień totalnie w domu. Miałam oczywiście cały czas się uczyć i no wiadomo jak to wyszło. Że dopiero w sumie koło 18 zabrałam się za powtórkę materiału. Jeśli chodzi jeszcze o zaliczenia w tym semestrze, to została mi tylko do napisania jedna praca. Taka zaliczeniowa, która miała być na tydzień temu, a się okazało, że jednak mam na nią czas do końca sesji. Ale myślę, że chcę to zrobić w czwartek albo piątek, bo w sobotę rano lecę na Majorkę i już tak bardzo nie mogę się doczekać. Bardzo tego wyczekuję i będę na Majorce przez pierwsze dwa dni sama, a później w poniedziałek dołączy do mnie Kasper. Także nice. Czekam. Ma być podobno ładna pogoda, 20 stopni i słońce, także proszę już. Zrobiłam też zupkę z soczewicy i warzyw i wracam do nauki. Mam też trochę pracy w tym tygodniu. Właśnie, czasami ktoś pyta, czym ja się zajmuję, jeśli chodzi o pracę. No to w pewnym sensie to jest moja praca, tylko nie zawsze jest ona płatna. W większości nie jest, no ale czasami trafi się jakaś współpraca, która jest płatna i wtedy dzięki temu zarabiam. A tak poza tym też robię content dla firm na ich profile. To jest dopiero takie trochę raczkujące, także dopiero gdzieś tam zdobywam moje pierwsze zlecenia i właśnie w tym tygodniu mam jedno zlecenie do zrobienia. I poza tym uczę angielskiego prywatnie, ale to też jest tak bardzo, bardzo dorywczo. Wracam do nauki i do jedzenia zupy. Lecę na egzamin i odezwę się do was pewnie później. Czy jestem przygotowana? Nie wiem. Tak i nie, to znaczy jakby mniej więcej wiem, co było na zajęciach i ogarniam te zagadnienia, ale nie wykłam na pamięć sobie jakieś tam pamięciowe, także no zależy jakie będą pytania i jakie będą kryteria ocenienia. We'll see. W egzaminie myślę, że poszło spoko, ale zobaczymy jak będą oceny. Robię content dla jednego z klientów i myślę, że nie mogłabym być aktorką, bo nawet udawanie, że nie wiem, boli mnie dziąsło czy coś, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, żeby to zrobić tak, żeby to wyglądało realistycznie. Potrzebuję spać. Dobranoc. Dzisiaj
dzisiaj dzień typu wyzwanie, jutro lecę na wakacje na Majorkę, a dzisiaj obudziłam się czując się dziwnie i miałam lekko podwyższoną temperaturę. I oprócz tego okazało się, że Airbnb odwołało moją rezerwację, a ja będę tam już jutro. Okazało się, że właściciel Airbnb, który miałam się zatrzymać, został zgłoszony za naruszenie jakichś zasad i go zawiesili i nie poinformowali mnie o tym, że moja rezerwacja została anulowana. Miałam jeszcze dzisiaj napisać esej zaliczeniowy, moją ostatnią rzecz do dopięcia tego semestru, ale nie dałam rady, po prostu miałam inne rzeczy na głowie, także tak, dzisiaj dzień totalnie nie po mojej myśli, ale biorę ze sobą laptopa na wakacje, więc przez pierwsze dni będę pisała esej. Tak, mam nadzieję, że do końca weekendu skończę i jak już dołączy w poniedziałek do mnie Kasper, to będę mogła mieć takie faktycznie wakacje, a nie zajmować się pisaniem eseju. Jadą mi się jakieś szalone ilości świeżego czosnku, także mam nadzieję, że to zadziała i jutro będzie wszystko ok. Nie jestem też jakoś za bardzo spakowana, ale to nie szkodzi, to jutro. A dzisiaj za chwilę idę spać, mimo że nawet jeszcze nie ma 20. Wszystko wygląda spoko, także zaraz idę na zakupy i chyba pójdę zrobić sobie piknik na plaży. Jestem mega głodna. Taki pokój nic specjalnego, ale wiadomo, na budżecie. Na szczęście jest blisko plaży. Jednak zmiana planów i skoczyłam najpierw tylko do Lidla, a na piknik pójdę za chwilę, bo zorientowałam się, że jutro jest niedziela, czyli sklepy będą zamknięte, więc musiałam sobie kupić jedzenie już do poniedziałku. I tak wyglądają moje zakupy i zapłaciłam 26 euro za to wszystko, ale same 7 euro z tych zakupów to był ten świeżo wyciskany sok z pomarańczy i kombucha. Także generalnie cenowo jest bardzo spoko, wiele rzeczy nawet jest tańsze niż w Polsce. Tu akurat no, zależało mi na przykład na tym, żeby kupić ziemniaki z Majorki i pomidory z Majorki, które były droższe, i banany z Kanarów. Ale tak, generalnie naprawdę da się spoko na budżecie. Tutaj po prostu kupowałam to, na co mam ochotę. Pomidor z Majorki zdaje test, jest bardzo smaczny. Z Hiszpanii. Dzisiaj ostatni dzień tygodnia. Zobaczymy, co będę robić. Mam jeszcze do napisania esej na zajęcia. Nadal go nie wysłałam, nadal go nie napisałam. No i chciałam też dokończyć montaż filmiku, ale zobaczymy. Dzień wygląda pięknie, jest słonecznie, ptaszki śpiewają. Ja właśnie jestem po prysznicu i zaraz będę jadła śniadanie. Poznałem śniadanie, że przygotowałam sobie też od razu lunch. Tutaj mam dwa wrapy z hummusem, ciecierzycą, pomidorem i do tego oliwki, sok pomarańczowy, a tutaj owsianka i czekolada. Jest godzina 15 i w zasadzie dzisiaj od rana montowałam film i myślałam o moim eseju, który będę musiała pisać wieczorem, a teraz idę na spacer, korzystając ze słońca i ładnej pogody, a jak wrócę, to siadam dalej do eseju, żeby jak najszybciej to skończyć i żebym jutro już była wolna. Gdyby kogoś interesowało, jak wygląda reszta mieszkania, to wygląda tak, bardzo basic. Najważniejsze, że jest kuchnia, z której można korzystać. Let's go! Pusto i wygląda to, że chyba po prostu większość ludzi jest na plaży. Totalne pustki.
To mi się podoba. Znalazłem sobie otwarty sklep po drodze i kupiłam moje ulubione przekąski, czyli chipsy i oliwki. Yummy. A teraz właśnie wracam do domku po spacerku. W sumie trwało jakieś półtorej godziny. Będę gotowała obiad, a potem muszę napisać esej. Obiad to w zasadzie obiad, kolacja, ziemniaki, brokuły, ciecierzyca, pomidor. Tu jeszcze więcej warzywek.